dosyć nisko czerwienia dębowego. Mogę wam go pokazać z bliższa, zobaczcie jak on wygląda. Zbliżymy się tutaj do niego od spodu. Widzicie hymenofor jaki posiada. Ten jest starszy owocnik, także już spękany jest. Zobaczcie na jakim pięknym, dużym dębie go spotkałem. A w dalszej części pokażę wam więcej owocników, tylko już z dalsza, bo tam jakby było niżej, byłoby naprawdę fajne ujęcie pięknego czyrenia. Piękny czyreń dębowy. Ciężko pokazać, bo słońce mi akurat z tej strony, ale duże skupisko, zazwyczaj jest pojedyncze, ewentualnie 2-3 sztuki, a tutaj jak dużo tego czyrenia dębowego, także mam swojego czyrenia. Jest ich tutaj kilka na kilku drzewach, także zobaczymy. Może jakiś trafię z bliższa, żeby wam pokazać. Czyreń dębowy. Kolejnego czyrenia dębowego. Też bardzo ładny, ale dosyć wysoko. No nie udało mi się upolować do nisko czyrenia, więc... No ale mogę wam pokazać. Pod spodem buduje się kilka mniejszych. O, tutaj. Takie małe kopytka. No. Dobra, będziemy kończyć. Pozdrawiam.